Witam wszystkich bardzo serdecznie w dniu konferencji AMD pod tytułem Zen 3. Chyba tak się nazywa ta, tak. Where Gaming Begins. I tu jest chyba właśnie bardzo ważne słowo, ze względu na to, jak mogę wbić i pogadać. CSek, wątpię, żebyś był ogarnięty w temacie, ale zachęcam cię do słuchania. To rzecz numer jeden. Where Gaming Begins. Dla mnie te słowa są bardzo ważne i dopiero teraz je zauważyłem. Tutaj chodzi o to, że teraz odpalę sobie taką stronę, która ogólnie jest na temat podkręcania pamięci RAM z procesami Ryzen, ale jest tutaj bardzo ładny obrazek. Nie wiem, czy on może być większy, może być taki. I teraz to wam przybliżę. I teraz wyobraźmy sobie, że to są rdzenie naszego procesora, prawda? I widzicie, one są połączone w bloki. Czyli, co? Siema Szotek, siema. Piecina urodziny, no super, cieszę się. One są połączone w bloki, czyli... jeszcze mogę zrobić tak. Mam procesor Ryzen 2700. Cześć kochanie, właśnie prowadzę konferencję. Zamknij drzwi, proszę. I jak można zobaczyć tutaj bardzo ładnie, mój procesor jest podzielony na dwa bloki CCX. Dwa bloki CCX znaczy, że mamy dwa skupiska bloków rdzeni. Muszę dam ci taki donate, żeby starczyło. Czemu 2700, a nie 5000, a nie 5600? Nie rozumiem pytania. Czemu z takiego korzystam? Nie, zaraz odpowiem. Są dwa bloki rdzeni, tak? Czyli mamy tutaj jeden blok, 4 rdzenie, 8 wątków, drugi blok, 4 rdzenie, 8 wątków. Tak jest? Tak jest. One są połączone szyną Infinity Fabric. I ta szyna Infinity Fabric świetnie działa, ona jest super, tylko że ona jest w tym momencie do zastosowań wielowątkowych w aplikacjach, czyli przy renderowaniu filmów, czyli przy nawet dekompresji jakichś plików. Bardzo... to działa świetnie, nie? Ale w grach tutaj mamy spadek przez to, ponieważ wydajność na rdzeń 1 procesora jest niższa. Ale co się zmienia w wypadku, gdy ta szyna Infinity Fabric znika? Where Gaming Begins, wydajność per rdzeń wzrasta. I tu jest właśnie całe clue. Dzięki temu, że ta szyna zniknie, jesteśmy po prostu w niebie, jako gracze. Ktoś rozumie, co on pierdzieli? Trzeba było słuchać od początku, będzie cały zapis na YouTubie. Czemu korzystam z Ryzena 2700, a nie 3600? Ponieważ miałem... W ogóle wykrzyknik podcast, dadaj pompuj mordo. Kurde, każą mi pompować teraz te konferencje. Dobrze, idę pompować. Pompeć. O Jezu, moja klapa. O matko. Mordor, ty chcesz mnie zabić. Jak to się ma do Intela? Dupa niżej, ja ci dam brzuch napięty, nie dupa niżej. Mówię ci cześć, kochanie. Jak to się ma do Intela? No, Intel nie korzysta z takiej szyny i dlatego w wydajności per rdzeń zawsze przodował, ale w wydajności wielowątkowej zawsze był słabszy. I teraz wrzucimy sobie do tej sceny. I w tym momencie, jak to się ma do Intela, że no Intel z takiego rozwiązania nie korzysta. A wiadomo, ile to będzie kosztowało. Wiesz co, to jest przykład. A czy przegoni AMD? Intel? Ale mówimy teraz o AMD. Nie rozumiem pytania za bardzo. Po kolei. Ile to będzie kosztowało? Z racji, że jak patrzyłem ostatnio... przeanalizujmy to sobie dobrze. Ryzen 7 3700X. Czy AMD przegoni Intela w tym rozwiązaniu? Ryzen 7 5800X.
CSek to tak nie działa. To co ty mówisz, to jest bullshit totalny. W ogóle nie o to chodzi. AMD już przegoniło Intela, bo na ich płytach nie wydaje się, płyty nie wydaje się ziliona przy możliwości podkręcania. Nieprawda? Nie o to w tym wszystkim chodzi. I to jest taki pierwszy leak, jaki wystąpił w postaci tego, co ma oferować Ryzen 5800X. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Przestańcie mi tuturututować na czacie. Na skąpcu jest historia ceny. Przejdźmy sobie do ostatnich 12 miesięcy. Ryzen 7 3700X startował w cenie 1500 zł. I skoro 5800X ma być jego odpowiednikiem, chyba że wyjdzie 5700X tak jak jest teraz, to odpowiednik załóżmy, no to 1500 zł na start, tak? Fajnie. Przechodzimy sobie teraz do tego, co tu wyszło. Co tu wyszło? Mamy tu porównanie bardzo fajne. Ryzena 5800X z Intel Core i9-10900K, czyli najwydajniejszym procesorem konsumenckim od Intela do gier. I z tego pięknego porównania wyszło, iż aż osz, na platformie z tym, z Ryzenem 5800X, średnio o 16% lepsze wyniki od Intel Core i9-10900K. Czyli procesor 8-rdzeniowy, 16-wątkowy, kontra 10-rdzeniowe i9, 20-wątkowe. No. Jaka różnica w cenie? Spora! Różnica w cenie jest taka, że Ryzen prawdopodobnie jak wyjdzie będzie kosztował około 1500 zł i 9 10900K. 2,5 tysiąca zł. Tysiąc złotych różnicy. No, brzmi to bardzo ciekawie, prawda? Zuzia, dasz radę to trochę ściszyć? Bo ja nie chcę, żeby mi to w mikrofonie napieprzało. Zuzia? A w zestawieniu z płytą? Z racji, że to już będzie Ryzen 3800X, skorzystam sobie oczywiście z X-Coma. Ja jestem antyfanem kupowania tanich płyt głównych. Sekcja zasilania powinna być dostosowana do przyszłego jej opcji podkręcania zarówno procesora, jak i RAMu oraz oferować bardzo dobre chłodzenie. Gruby, jakie podzespoły polecasz na streamy? Aktualnie nie polecam nie kupować komputera w żadnym wypadku. W żadnym wypadku w aktualnych czasach. Na przykład, czy płyta pod Intela droższa? To bardzo prosto sprawdzić. To trzeba kliknąć odpowiednie. Dobra, weźmy sobie w płyty główne. Czemu nie? Czotek! Zaraz odpowiem na to pytanie. Tylko trzeba pilnować czasu. Jeszcze 13 minut. Dobrze, mam 13 minut na biadolenie. Przejdźmy sobie do zakładki AM4. Zakładając, że kupujemy Ryzena 5800X jak ja, to fajnie już zainwestować sobie... Czemu MSI? Bo jestem fanem i lubię ich banalne rozwiązania oraz ilość złącz i tak dalej. Fajnie by już było kupić sobie jakąś dobrze wyposażoną płytę pod X570. To jest najtańsza opcja, jaką w ogóle biorę pod uwagę, czyli Tomahawk MSI Mac X570 Tomahawk VP. Gruby, pamiętaj, żeby powycinać trochę rzeczy podczas montażu. Cały czas biadolę, więc myślę, że tutaj nie będzie to konieczne aż tak, ale zobaczymy, co będzie podczas konferencji. Fajnie wyposażona płytka, mamy na oba sloty M2 założone radiatory, jedno wzmocnione PCI Express razy 16, plus obsługuje PCI Express 4.0 sama płyta. Oczywiście tutaj jest radiator, wentylator na sekcję na chipset. Fajna wyposażona płyta, dobra sekcja zasilania, czemu nie? Od tego bym zaczął w ogóle myśleć, żeby kupić procesor na podstawce X570, która nie jest konieczna. Bo płyty na B550 od AMD też są genialne. A zaraz sobie do nich przejdziemy. To jest takie minimum, które bym osobiście włożył do... na takiego Ryzena.
5800X załóżmy, totalne, na B550, żeby, no bo kupujecie procesor za półtora koła, to nie jest tani procesor. Mam ten RAM, ale jaki? To jest już fajnie wyposażona płyta. Trzeba, tak, wkleję link, trzeba mierzyć siły na zamiary, tak? No to kupujecie procesor, tak, rozmawialiśmy o tym, jasne. 5800X to nie jest tani procesor, nie kupujcie też taniej płyty głównej. Dobra, myślę, że temat AMD od tej strony mamy zamknięty. A, że Intelem się w ogóle nie interesuje, co trzeba przyznać, bo dla mnie ta firma mogłaby nie istnieć. Tak, osobno. Tak. Chciałbym zaznaczyć. Masz ten RAM, okej. Okay. To jest PDF. Viper 4, DDR4, 3200, dobra. Zaraz to przeanalizuję. Przechodząc sobie na płyty od Intela, zaznaczam. Płyty od Intela, znaczy do Intela, na podstawce Z490 dopiero można na nich podkręcać cokolwiek. Na płycie w ogóle można podkręcać i procesor, i można podkręcać pamięć RAM, która świetnie się skaluje razem z mocą obliczeniową waszego procesora. Na podstawce B460 nie możecie maksymalne taktowanie pamięci RAM-u ustawić na 2666 MHz. To jest bardzo duże ograniczenie dla takiego procesora. Dla mnie osobiście no odpada. Tutaj niskopółkowy Intel po prostu, jeśli chodzi o płyty główne, to jest bieda edition totalne. A na Z490 spójrzmy pod już procesory z literką K, czyli takie do podkręcania. Od najtańszych 690 zł. No to tak jak w przypadku AMD widzę, że no płyta za 820 zł już wygląda nawet zacnie. Tam było za tysiaka. Nie, no to już macie różnicę, że tu procesor za 2,5 koła. No dobra, do i9-10900K nie wsadziłbym na taką płytę, nie ma opcji. Raczej szukałbym w dużo wyższej półce. Na przykład już tutaj. 1200-1300 zł. Erka, u ciebie mają być szkoły zamknięte do Halloween, petarda. No to tak... Ja ogólnie nie jestem fanem Intela, nie lubię w ogóle ich podejścia, więc myślę, że ja jestem też... Ja lubię podejście AMD, bo jest mega prokonsumenckie. To, że te płyty główne są drogie, to jest bardzo logiczne, że one są drogie. One tyle oferują za swoją cenę w porównaniu do platformy Z490 od Intela, że to jest w ogóle dla mnie nic dziwnego. Bardzo łatwe podkręcanie RAM-u przez program DRAM Calculator, który wygląda tak. Odpalacie go sobie. Fajnie by było, żeby się odpalił. Dobra. Ustawiam sobie to, jaki mam aktualnie procesor, czyli Zen Plus mam generację drugą. Kości RAM-u, jakie korzystacie. Tutaj jest jakość PCB, jakby... Jakość waszego RAM-u, że tak powiem. O. Memory rank to się sprawdza w CPU-Z na przykład, to jaką częstotliwość byście chcieli osiągnąć. Ja na przykład mam 3400, bo mój Ryzen 2700 tutaj więcej nie podoba. Mam dwa moduły i ustawiam sobie, że mam X570. Calculate, dziękuję, compare. Możecie tylko to przeklepać. Znaczy, compare. To przeklepujecie, a tutaj macie porównanie tego, co macie aktualnie, nie? Już, podkręcanie RAM-u na Ryzenie. To jest... coś niesamowitego, ile to wam daje. Dodatkowo, jak macie dwa dyski w komputerze, jeden zapierdziela, a drugi jest wolniejszy, AMD Stormy. Mało kto używa tej technologii, a jest tak warta uwagi, że szkoda w ogóle gadać. Ja na przykład korzystam z Fuse Drive'a do czegoś takiego. To jest odpowiednik AMD Stormy, tylko że ja mam procesor drugiej generacji, a to jest pod procesory jakby równe swojemu chipsetowi. Powiem. Może być. No po prostu nie obsługuje chipsetu X570 i Ryzena 2700. O tak. Kolejna sprawa. Chciałbym wam pokazać to, jak często dostaję update'y BIOS-u i wsparcie od AMD. Płyta wyszła w zeszłym roku w czerwcu. W Macach takie ustrojstwo jest. Jakie?
że łączy się dyski w jeden, to się nazywa RAID, ale to musisz mieć wtedy dwa identyczne dyski. A to jest łączenie dwóch różnych dysków i ten szybszy jest, służy jako pamięć cache dla tego wolniejszego. No, tak w bardzo dużym skrócie. AMD cały czas wspiera swoje Fusion Drive. To nie wiedziałem. AMD cały czas wspiera swoje produkty, możecie, macie większą kompatybilność z pamięcią RAM, może macie lepsze opcje. Jakąś muzykę sobie włączy podcast Grubasa w tle. No tak, możecie tak zrobić. Cały czas jest wsparcie. Lepsza stabilność OC. Upgrade w ogóle całego procesora to jest jak zaktualizujecie sobie ten BIOS mając AMD i każdemu polecam. Teraz zobaczmy tutaj RAM pana starego. Po kolei. No to tylko te Viperki to raczej nie mają tutaj informacji. Production name Extreme Performance! Nie jestem w stanie po tym określić, co to są za kości RAMu. Tak jak ja mam określone, że mam Hynixy. Ogólnie, jak ktoś jakby kiedykolwiek chciał szukać RAMu, wchodzić na stronę BDieFinder. Jest taka strona. Macie BDieFinder. Kozackie słownictwo w gamingu to podstawa. No, to prawda. Zgadzam się. Nie zaznaczajcie sobie tego speeda, bo jak ktoś bierze bedajki, znaczy możecie sobie znaczyć, że jesteście podstawowo 3600. Możecie zaznaczyć, że jesteście w Polsce, bo niektóre... pozbywać się tego RAMu. Jakbyś mi wysłał, jaką masz płytę główną, to bym ci powiedział. 16 giga, bo 32 są pieruńsko drogie, jeśli chodzi o bedajki. No i tutaj już możecie sobie wybrać po prostu model. O, na przykład ten. Tak się załaduje. X.com w końcu. Ale na hashtag elektronika mam u siebie na Discordzie linka bezpośrednio do RAMów, które już mam znalezione i wiem, że są dobre i na pewno to są Samsung Bedaj. Tak. Ona tutaj mnie wyszukało. Macie taki zestaw MSI X470 Gaming Plus Max. Ja bym zaczął od zmiany płyty głównej. No bo nie wykorzystujesz możliwości swojego procesora na takiej płycie, jak już masz tak wysoko wydajny procesor. Przede wszystkim wchodzisz... wróciłam menszu. Znaczy to jest dobra płyta, nie? Jakbyś miał Ryzena drugiej generacji, ale że ty masz tak wysoko postawionego 3700X, to moim zdaniem to jest za słabe. Masz update BIOSu, zrób go. Jeśli nie... to zaugeruj, to sobie kupię? Co? Nie rozumiem. Macie RAM, macie... jaką płytę? W sensie zasugerować ci płytę? A, zasugeruj model płyty. Jestem zdania, że jak to masz 3700X, multitasking, easy. Chciałbyś go podkręcać? To jest pytanie podstawowe. Za 3 minuty zaczyna się konferencja. Znaczy podkręcić zawsze fajnie, nie? 3800, no on już jest basicowo podkręcony, ale to jest 3700X tak naprawdę, tylko z podbitym zegarem. Taki chwyt marketingowy dla ludzi, którzy nie chcą podkręcać. A jaką bym ci płytę sugerował? Sugeruję ci pod już... Znaczy... Fuck. Płyta główna AM4. MSI to jest bardzo dobra rzecz, a te X nic innego nas nie interesuje. Chipset X570. Na chipsetie X570 od najtańszych. Zalecam, jako ja, ale ja to ja. Totalne minimum to jest Tomahawk. Ja mam tą. I proszę bardzo, tu jest Tomahawk od przodu. A tu jest moja płyta od przodu. Troszeczkę jest różnica, jak widać, w... że tak powiem...
samym radiatorze, nawet na tej płycie. No. I ja od razu wam mogę pokazać, jaki błąd popełniłem, kupując RAM. Teraz tak, czy ja mogę to powiększyć? Nie mogę, ale mogę zrobić tak. Prezentuję. Bez wersji LPG poproszę, bez wersji LPG. A, że RPG. RGB, tak? Bez wersji, że bez RGB, to można wyłączyć, to się nie przejmuj. Patrzcie. Tu jest kod producenta, nie? Prawie wyglądają identycznie. F4-3600 C15D16GTZ. 16GTZ. F4-3600 C16D, czyli identycznie, tylko że tu jest C15, nie? Prawie bez różnicy. 16GTZ NC. I co Piotrek zrobił? Kupił to gówno. Zamiast tego cuda techniki. Da. Wiem, ten syf zamiast tego cuda techniki. To są pamięci Hynixa, a to są Samsung Bedai najlepsze kości. Różnica jest tutaj na samym końcu. Ty GTZ NC. Taka lipa. No, po prostu zawiedziony jestem tym. Ale że jest równo 18, czas zacząć. No, jeszcze mi 2 minuty każą czekać. No to zaparówczany. Ale 17 osób oglądało u mnie konferencję, bardzo mi miło. O, dobra, deram kalkulator, można zamknąć tutaj, tak. Opa. Macie jakieś pytania? Szotek, czy ty jesteś jeszcze, pytałeś się, jakie podzespoły minimum podstreamowania? Tomir, 18, cześć, co to za konfa? Pokazują nowe procesorki od AMD, Tomir. Bardzo się cieszę, bo kupuję. To jest podstawa jakby do tego, żeby móc kupić sobie dopiero... RTX-a 3080. Muszę cię ściszyć na chwilę, bo mam kola, jasne. Tak, promocja nowych modeli. O, coś pokazują. Zaznaczam, że do konsol nowej generacji są używane podzespoły firmy AMD. Może też coś tu będzie powiedziane. Patrzcie, dziewczyny. CEO. Jakby co to jestem, Intelowcem. H2 na Intela! Patrzcie, dziewczyny, CEO, czyli prezesem firmy AMD, Ala, jest kobieta. Myślisz, że nowe wersje będą działać pod B480, bo były plotki, że nie. Będą działać na 100%. Nie bez powodu Asus zrobił teraz odświeżone wersje płyt B450. Siema Wikta, no tak, siemaneczko. No dobra, coś tam wspominamy sobie o tym, co osiągnęli. Osiągnęli wiele, bo większość serwerów na sieci przesiada się na ich procesory. Halo, ostrość. Znaczy, Wikten, B450 zależy tylko i wyłącznie od producenta. Czy producent będzie chciał zrobić, dać ci upgrade do twojej płyty, żebyś mógł sobie wsadzić nowy procesor? Tyle.
16-rdzeniowy gamingowy procesor. Ej, nie zdziwi mnie, jak na tej konferencji pokażą coś z PlayStation 5 związane, w sensie, że może cokolwiek, nie? Z konsolami nowej generacji. Bo Ryzen oczywiście jest w PS5 i w Xboxie Series X oraz S. Dobra, wygadałem się ostatnie 15 minut. Podzielę to na dwie części, wstępniaczek i ten... But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really are. From work, to school, to gaming, to entertainment, the PC is now the computing platform of choice in 2020. And I'm really excited to show you what we're working on for the next-gen PC platforms, and especially... Now, it's already been an incredible year for gamers. There's so much excitement around the next-gen consoles. We are so proud to power the new Sony PS5 with a high-performance custom chip featuring our AMD Ryzen. O konsolach to przy DRD na powiedzą mówisz. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new Microsoft. Ktoś coś mówił, że o konsolach powiedzą przy Again, featuring our high-performance Ryzen and Radeon technologies. These consoles are bringing just incredible technology to gamers all over the world. Ale chciałbym zaznaczyć, że konsole są na Zen 2, a nie Zen 3, a te wy prezentujecie w tym momencie Zen 2, ludzie. Now gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking about PCs or consoles or cloud gaming and mobile. AMD loves gaming and we like games with AMD. So today we're going to talk specifically about our next gen PC gaming platform. So let's talk a little bit about Ryzen. Now, you guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017. I know, I had this. Miałem 1600. To build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts? So that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook. And we've made great, great progress. Yes, you made. Ryzen and desktops. Erka, super, że masz masterka. Ryzen Threadripper in high-end desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series. I think it's safe to say that AMD loves the PC. And I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop. Najlepszy biały mostek. O. The progress we have made over the last few years has been really, really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on multi-thread performance, Cinebench, okay. For the last many years. Now over the past 3 years, we've significantly changed that trajectory and really completely. Tak, i to jest tak. From first gen Ryzen to second gen. Now to third gen Ryzen. We were the first to launch a 7 nanometer desktop processor, and today third gen Ryzen leads in so many areas. We're the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms of power efficiency. Dużo tych konsolach tylko logo, no chwalą się, że używają. But as you know, we're really ambitious. So our work with Ryzen is never done. O kurde. Ja coś czuję, że to będzie takie coś, co zniszczy Intela od góry do dołu. Tak. Aż mieciary przechodzą, ludzie, to jest tak dobre. Ej, czekajcie, ja znajdę taki kolor Ryzena. O. I know. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. Mark? Let's talk about this.
Czy będzie to, o czym mówiłem? Of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel with designers leapfrogging from one generation to another. This has resulted in consistent delivery to the market as promised. I could not be more proud than to help unveil our third generation of Zen Core debuting in Ryzen desktops this fall. It is a beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 50% in a single generation. It built a strong base for us to build upon as we develop the Zen family. Last year, Zen 2 brought double-digit percent increase in instruction per clock and debuted 7-nanometer and chiplet technology. That 7-nanometer efficiency enabled leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allowed us ease of manufacturing with the small 7-nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Now Zen 3. What a great job by the design team to improve every aspect of the CPU. In that same 7-nanometer node, higher frequency, higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout. O, co tam jest nowego? That brings all the cores onto a unified 8-core complex. And that accelerates core-to-core communication. Widzę, że tam jeszcze jest podwójna 8-core complex lower latency. O. Directly access the 32 megabytes of L3 cache, and that dramatically accelerates workloads that are. To jest to, o czym mówiłem. And finally, 8-core complex, jeden blok CCX, tak? CCX? Teraz, żeby mnie walnął słowa. A za rok Zen 4 w 5 nanometrach tego nie pokazali. Mordor to tak nie działa do końca, żeby teraz to mieli pokazać. Across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. Kredyt biorę na to, no nie mogę. Branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions. Ja mam więcej pamięci w L1, ale to nie... To też inne mogą porobić. Przede wszystkim zmniejszyli opóźnienia. Zen 3 ahead of the industry norm on generational improvements and position Zen 3 based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering never has one single bullet. It takes focused microprocessor engineering. It's a broad set of improvements. Nie działa, ale wspomnieć można. Great architecture. It takes innovation on all of the key levers. Zen 3 is a total front to back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance. Znaczy, halo, halo, dzieciaczki gruby, siema kozioł. Load store, our execution units, our prefetch. Boże ludzie. Zen 2, in fact, had been organized with two core cache complexes, and it was tightly integrated. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified cache core complex, that we brought that direct access to 32 megabytes. O to chodzi, tak jest! Megabytes that we had with Zen 2. That direct access to a cache pool of this size is very significant for gaming. Brak szyny Infinity Fabric między tym wszystkim. O to chodzi. In fact, many games have a dominant thread. And that makes especially heavy use of the cache, and that thread now sees effectively twice the L3 cache in Zen 3. So every core can now communicate directly to the cache without traversing across the die. And that reduces latency. And it stays synchronous for audio, physics, and more. You can see that we continue our relentless commitment
to energy efficiency with every generation. We're always honing our design methodologies to focus on performance per watt, even as we make the processors. Może tłumacz ludkom, co mówi. Musiałbym zatrzymywać. Dobra, ogólnie to właśnie pokazali to, że jak tłumaczyłem przed konferencją, bloki nie ma dwóch bloków CCX, w którym były cztery rdzenie i niech doda napisy w montażu. Today we're more than 2.8x more efficient than competing high-end desktop processors. And that's only a strengthening of the industry. 2,8-krotnie jest bardziej efektywny energetycznie i wydajnościowo od i9-10900K. Zen 3 is shipping as promised in the 5 nanometer Zen 4 on track in design. The AMD team is hitting on all cylinders. And there's no shortage of innovations for the next generation of Zen processors to keep AMD in the forefront and deliver the best compute experience for our customers. O, i teraz Zen 4 pokazali na 5 nanometrach. And new Ryzen processors. Intel ma już pewnie pełne gacie. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most jest taka szansa. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. 19% to bardzo dużo na samym IPC. To jest performance per watt, tak jak coś. AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs. The world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. Cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product. The ultimate enthusiast. Gęsia skórka, ludzie. Compared to the 3900 XT, the 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. Cookers performance per watt, tylko dużych użytkowników, nieprawda. Chodzi o performance per core, to też. A na tym polu było słabsze właśnie AMD. Hey everyone, let me give you a sense of just how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900XT. To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love. Okej, porównanie 3900X Full HD versus 5900X. Gruby ta inhalacja jest creepy, przepraszam, jeśli będę teraz. Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change is a massive upgrade. But that's what AMD customers like me can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3. Ja nie widzę różnicy powyżej 40 klatek. Nigdy nie używałeś monitora 144 Hz, widać. Ludzie, to jest po prostu coś niesamowitego, co oni właśnie teraz pokazują. O, różnica w wielu grach teraz pokazują, pomiędzy 3900 a 5900. The gains are even bigger in titles like CS:GO and League of Legends, where the highest possible. Podali ceny za Midian? Chyba tego pan czytał. Nie, stary. Jeszcze. Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 series can expect an average performance improvement of 26% 1080p. Okay. And this is just a monumental performance jump for an in-socket upgrade. Ok. And a true testament for how good Zen 3 is. Now, as many know, strong gaming performance relies on strong single-core performance. That's exactly what Zen 3 has. And I want to show you using Cinebench R20 single thread. There are many ways to assess. Właśnie, to jest ta ważna rzecz, o której wam mówiłem. Najważniejsze pytanie, plus ile procent w Minecrafcie? One thread. The 5900X
is the first desktop processor to ever break a 600 score. And we don't break it by a little, we break it by a lot, with a score of 631. We at AMD heard you loud and clear as you challenged us to continue investing in single core performance. Mówili coś o LoLu. A, tak, tak, o LoLu mówili, że jest 50% więcej FPS-ów. Combination of IPC, frequency, cores, and cache give AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take your core performance into a head-to-head battle. Across the same set of games you just saw. O, porównanie do i9-10900K. At 1080p. As I promised you, AMD wins in Shadow of the Tomb Raider by plus 6 and is joined by many other games popular with reviewers and users like you. League of Legends and CSGO are once again... Na jakiej karcie graficznej? Nie mam pojęcia. 5900X. So that was a lot of data very quickly. Let's take a step back. Let's recap. O takich rzeczach się zazwyczaj nie mówi. 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. Best performance of any gaming processor. For benchmarks, but customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring Lisa back up to give you more details on these awesome gaming processors. Właśnie czuję dziwne podniecenie. Właśnie ja stary to samo. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor. Yes, it is. Let's look at the stack. In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the 5800X, an 8-core, 16-thread processor with boost frequencies up to 4.7 GHz at 105 watts. We also have the 5600X, a 6-core, 12-thread CPU with boost frequencies up to 4.6 GHz. No fajnie, dobra. Now let's talk about price and availability. The 6-core 5600X is $299. $300 za 5600X. $450. The amazing 5900X. The leadership performance and power efficiency of Zen 3 in a 12-core 7-nanometer design. $550. Niedużo. Naprawdę mało. Kurna, zarąbiste ceny. 5 listopada dostępne. Gdyby ktoś pytał, kiedy kupić komputer, proszę bardzo. Odol, co się pomyliłeś? No. Od tego? Co? Ale co od tego? A, tak, to. 16 cores, 32 threads. And our fastest processor with boost frequencies up to 4.9 GHz. Od 5 listopada. Tak, od tego, no. RTX 38 do tego kompa i komp na 7 lat. Z 5950X. To tak strzelałbym, że na 10. Jakby C3090 walnął do tego procka. Okej. Akurat to sobie tylko wiem, co sobie na prezent sprawię. Powiem wam, to jest niesamowite. Ile? And the best for creators. And now, if you put 5950X against the top of the stack from the competition, we see that 5950X provides up to 59% more creative performance. Double-digit wins in video editing and software compiling. And we also win in lightly threaded CAD workloads as well. We're really proud of the fact that we also win in gaming. There's nothing like the 5950X in the world. One processor that delivers the best power efficiency, our highest clock speeds, the highest single core performance in the industry,
I to nie jest biadolenie na sucho, nie? To jest prawda. Ten to mnie nie interesuje, ale zastanawiam się nad Ryzenem 9 w tym momencie, tym 12-rdzeniowym. Zen 3 jest naprawdę amazing i jestem tak happy, że mogliśmy pokazać to you today. But you guys send me a lot of good year for gaming. Yes, it's true. I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series. Możecie mi się tam na górze dorzucić do procesora, ludzie, wiecie? O, i o karta graficznych mówią, ej, znowu dreszcze. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call. Gęsia skórka. Halo, link na czacie trzeba kliknąć. It is absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. And I heard a whole conversation on the full nerd last week about wanting to see and Big Navi in action. So today I'm going to show you a preview of what you can expect from AMD Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000 series. We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, which is a very popular AAA title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. To jest coś, bo to jest poziom RTX 3080. Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. Naprawdę bardzo dobra wydajność. Kiepska gra do porównania, bardzo dobra. Borderlands 3 jest naprawdę wymagające w 4K. About what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's been so much fun. Pół godzinki, idealnie. Powiem wam, jaram się jak dziki. Ale przez styl graficzny ktoś powiedzieć, no jak ktoś siedzi w gierkach, to wie, że Borderlands, znaczy jak ktoś siedzi w ogóle w performance tego całego sprzętu, to wie, że Borderlands 3 jest bardzo wymagającą grą, nie? 4K szczególnie. Czy to... O, patrzcie, macie tutaj porównanie to, z czym to było porównywane. A więc tak, wszystko było z RTX-em 2080 Ti, jeśli chodzi o Cinebench. I chyba identyczny zestaw przy Shadow... Koniec? Tak, koniec. Nie kumam parcia na 4K, a grałeś kiedyś stary w 4K. Tak, to samo, z tego co widzę. No to naprawdę na dobrym sprzęcie było to pokazywane. Jeb, koniec. Jej, tak, idziemy na horror, co? Dziękuję wszystkim za oglądanie i jaram się jak dziki, idę składać pre-order. Pa, pa!